Serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych, zaproszonych gości, kierowników jednostek podległych, pracowników Urzędu Gminy i panią burmistrz. Pozwolę sobie przeczytać porządek wspólnego posiedzenia. W punkcie pierwszym sprawy regulaminowe. Stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, w punkcie trzecim przyjęcie protokołu nr 1/14 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia 2014 roku. W punkcie drugim blok informacyjny. Sprawozdanie z działalności komendanta gminnego OSP za rok 2014. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2014 rok. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za 2014 rok. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy i Świetlic Wiejskich za 2014 rok. W punkcie piątym sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy w 2014 roku. W punkcie szóstym raport z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska w latach 2013-2014. W punkcie siódmym sprawozdanie z Programu Ochrony Zabytków i Opieki Gminy Stepnica nad Zabytkami na lata 2013-2016. W punkcie ósmym sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica w 2014 roku. W punkcie 9 sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku. W punkcie 10 sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2014 rok. W punkcie trzecim rozpatrzenie projektów uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w 2015 roku. W punkcie drugim w sprawie nadania nazwy ulic w mieście Stepnica. W punkcie trzecim w sprawie nadania ulic w mieście Stepnica. W punkcie czwartym w sprawie nadania nazwy ulic w mieście Stepnica. W punkcie piątym w sprawie nadania nazwy ulic w mieście Stepnica. W punkcie szóstym w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości gminnej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. W punkcie siódmym w sprawie wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Stepnica. W punkcie ósmym zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 i preliminarza wydatków na realizację programu na 2015 rok. W punkcie 9 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. W punkcie 10 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stepnica na lata 2015-2018. W punkcie 11 w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Stepnica na 2016 rok. W punkcie 12 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla gminy miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób z terenu gminy Stepnica. W punkcie 13 w sprawie ustalenia dotacji celowej dla gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. W punkcie 14 w sprawie planu nadzoru nad żłobkami. W punkcie 15 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W punkcie 16 ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Stepnica. W punkcie 17
w sprawie uznania za zasadną bądź niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta i gminy Stepnica. W punkcie 4 wolne wnioski, w punkcie 5 zamknięcie obrad. Na podstawie list obecności stwierdzam kworum do podejmowania uchwał w Komisji Społecznej, jak i w Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa jakieś uwagi co do porządku? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu, za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu nr 1/14 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia. Czy ktoś z członków jakieś uwagi co do protokołu? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem protokołu nr 1/14 wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem protokołu nr 1/14 z wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Społecznych i Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 grudnia. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Blok informacyjny. Sprawozdanie z działalności komendanta gminnego OSP za 2014 rok. Prosiłbym o streszczenie, bo każdy z nas miał materiały, na pewno się z nimi zapoznał. I prosiłbym o 2-3 zdania i o zadawanie pytań. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Króciutko, więc rok 2014 zamknęliśmy na naszym terenie, naszej gminy, także nasze obsługi 57 zdarzeń. Z tego mieliśmy pożarów 34, miejscowych zagrożeń 23. Jeśli chodzi o te zdarzenia, no ja przed poprzednim sprawozdaniem Państwu tutaj przedkładałem wyrywkowo te zdarzenia. W tym roku, no nie, w zeszłym roku nie były one szczególne, że tak powiem. Pożary zamykały się, że tak powiem, w pożarach małych. Udawało nam się, że tak powiem, lokalizować szybko te pożary. Także nie był to rok obfity, a obserwuję tendencję, że na szczęście idziemy w drugą stronę, czyli ta średnia statystyczna w stosunku do roku, lat minionych spada. To chyba jest na plus. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o zielonej, gdzie w latach minionych mieliśmy do problemów. Problemy dzisiaj tego problemu nie ma. Mamy to wszystko zagospodarowane. Jeśli chodzi o kompleksy leśne, tutaj tych pożarów w nadleśnictwie Goleń mieliśmy akurat ten termin jest na terenie naszej gminy. Najwięcej kompleksów leśnych jest z nadleśnictwa Golenów. Mieliśmy raptem 2. I to cieszy, bo widać, że dbamy o to swoje środowisko i gdzieś zawsze uważam, że w strefach tego typu jak Stepnica, ludzie żyją z lasu, więc do nas szanują. Sytuacja ma zupełnie inny obraz, na przykład na Leśnictwie Kliniska, gdzie z tej dużej aglomeracji miejskiej, tam tych zdarzeń pożarowych w lesie, w lasach jest bardzo dużo.
Jeśli są do mnie jakieś pytania, to Państwa proszę pytać. Chętnie odpowiem. Myślę, że będą pytania w bieżącej sytuacji z dnia wczorajszego. Takiej tragicznej miejscowości Żarnową również będę się starał tutaj Państwu użyć odpowiedzi na bieżąco. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań. Proszę. W swoim sprawozdaniu uwzględnił Pan potrzeby zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Proszę nam przybliżyć ten projekt, przedstawić prognozowany koszt tego zakupu i ewentualne źródła jego finansowania, jeśli takowe istnieją. Tak, chciałem zwrócić uwagę na pewien taki problem, który powstaje w jednostce Stytnicy, ponieważ rzeczywiście w przeciągu 5 lat, od 2010 roku, samorząd zainwestował duże pieniądze w bezpieczeństwo w samochody i system ratowniczo-gaśniczy. Natomiast pozostaje w Stytnicy problem samochodu gaśniczego, który w przyszłym roku będzie miał 30 lat. Mam już pewien kłopot ze szczelnością zbiornika wody, co jest właściwie strategiczne w samochodzie gaśniczym. I prawdopodobnie, jeśli nam się on tak powiem, rozstrzeli całkowicie, to będzie to wydatek, będzie oceniony 20 tysięcy złotych. Myślę, że jest doskonała okazja, oczywiście Państwo decydujecie, korzystając z tego, że w tym roku jesienią rusza program RPO, ostatnie rozdanie środków unijnych. I jest doskonała, myślę, okazja, żeby po prostu ten pojazd w Stepnicy wymienić. W tej chwili dysponujemy w Stepnicy dwoma samochodami, na pierwszej stronie Państwo mogliście zwrócić uwagę. Mamy samochód ciężki w Skranie, który w 2010 roku została zakupiona. No i ten start, który wrócił z Czarnocina, jest eksploatowany obecnie u nas. Wspomniałem, że on w przyszłym roku będzie miał okrągło 30 lat. I tutaj należałoby się zastanowić, czy idziemy w kierunku zmniejszania zabezpieczenia wodnego, tak zwanego pierwszego rzutu, ponieważ w sprawozdaniu napisałem, że w 2009 roku mieliśmy 10 tysięcy litrów wody w strażnicy, które było, że tak powiem, w pierwszym rzucie do działania, z uwagi na to, że zmniejszyliśmy o jeden samochód gaśniczy w Stepnicy ten potencjał swój, więc dostaliśmy w tej chwili, mamy 7,5 tysiąca litrów wody. Dla mnie jako strażaka, i myślę, że każdy z pożarnych tak to będzie oceniał, najważniejszy jest ten pierwszy rzut. Ta ilość, która dojedzie do miejsca pożaru i tą ilością będziemy mogli zlokalizować pożar. Lokalizacja pożaru, powiem, to jest zatrzymanie ognia, tak? Ogień w przestrzeni. Więc wydaje mi się, że przy tym rozwoju gminy, tej infrastruktury, która powstaje, hotelarskiej, elewator zbożowy za chwilę powstanie, osiedle się rozbudowuje, czyli przybywa nam potencjalnego zagrożenia. Powiem też, że zakład drzewny, pomimo tego, że inwestuje duże pieniądze w bezpieczeństwo, przy tym procesie technologicznym nie wyklucza się zdarzeń pożarowych, które no, nie tak dawno, przed 4 dniami też interweniowaliśmy, na szczęście nic się nie stało. Dlatego też, patrząc nawet na zakład drzewny, tam pracuje większa rzesza naszych mieszkańców, którzy no, jest to jedyne źródło ich utrzymania. Więc wydaje mi się, że tutaj należałoby się zastanowić nad tym, czy nie poczynić jakichś działań w kierunku no, wymiany tego samochodu. Powiem, tutaj Pani nawiązała do źródeł finansowania. Wspomniałem o tym funduszach unijnych RPO. Jesteśmy po spotkaniu na konwencie wójtów i burmistrzów. Wróciliśmy do programu, powiatowego programu zakupu samochodów. Państwo, którzy są już kolejną kadencję, pamiętają, że taka uchwała była też w naszej gminie podjęta, że gmina się włącza w program zakupu tak zwanego montażu finansowego samochodów ratowniczo-gaśniczych. Tylko tutaj wyszła pewna propozycja nowa, jeśli chodzi o ten program, ale mianowicie, żeby nie zamykać, zawężać tej furtki, że tylko samochody ratowniczo-gaśnicze, chcemy, żebyśmy jeszcze tutaj włączyli inny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, ponieważ różny potencjał jest w gminach i może być tak, że któraś z gmin nie chce tego samochodu gaśniczego, a chce coś innego kupić, tak? Więc tak to jest, że tak powiem, przygotowany projekt z informacji, bo uczestniczyłem w tym konwencie, ponieważ przedstawiałem ten program ponownie. 4 gminy są zainteresowane zakupem nowych samochodów, to znaczy Nowogard, Goleniów, Maszewo i Osina.
Wydaje mi się, że to jest 40 tysięcy złotych, które dostajemy, że tak powiem, za darmo od starostwa, bo starostwo jest tym programem. Zamysł jest taki, żeby to było 40 tysięcy przez kolejne lata w skarbie gminy, tak jak to tak było proponowane w poprzedniej wersji. To by było jedno źródło finansowania, drugie wspomniałem, ale to... No i oczywiście zawsze przy takim zakupie samochodu gaśniczego są środki z innych źródeł. Myśmy w 2010 roku dostali również dofinansowanie, kupując samochód ciężki z Kamie do Stepnicy. Z Komendy Głównej dostaliśmy 100 tysięcy złotych, z Zarządu Głównego OSP 150 tysięcy złotych. Jest jeszcze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który też partycypuje w kosztach zakupu samochodów pożarniczych. Dodam, że w województwie fundusz dofinansował 33 auta w tej chwili. Także takie są źródła możliwości zasięgnięcia po te pieniądze. Myślę, że doskonałym przykładem w zeszłym roku Goleniów kupił samochód i dołożył tylko 50 tysięcy. Kupił średni samochód za 700 tysięcy, ponieważ no, tam tak byli aktywni pozyskiwanie środków, że niewielkie pieniądze dołożyli do tego. Ja jeszcze raz podkreślam, jest doskonała okazja, że te pieniądze unijne będą, więc można ten tabor wymienić całkowicie i mieć 100% pewności, że mamy już to własne podwórko właściwie poukładane. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Proszę. Mam pytanie, bo jedno auto mamy. Rozumiem, że musimy mieć dwa w razie czego, jakby jedno działało, bo to zawsze jest ryzyko. A jaka jest na przykład różnica, jakby, nie wiem, nasze auto dostało jedno, bo star by się wyłączył, zepsuł i musiałaby jednostka przyjechać na pierwszy rzut z Goleniowa? To znaczy, powiem tak, procedura uruchamiania w tej chwili jest taka, że zawsze uruchomiona jest jednostka LPG, czyli komenda, tak? Komenda zawsze wyjeżdża samochód gaśniczy, jest tak ustalone, bez względu na to, czy to będzie Stepnica, gmina, czy Marszewo, czy inne gminy, zawsze tak jest ustalone. Natomiast tutaj chodzi o czas, tak? Bo przykładem chociażby wczorajszego nieszczęsnego zdarzenia, warunki atmosferyczne były fatalne, bo oglodzona jezdnia i ten czas się bardzo mocno wydłużył, tak? Dojazdu do zdarzenia. Więc tutaj mamy odległość 23 km pod Goleniowa, więc gdybyśmy, że tak powiem, zawężali sobie ten potencjał wodny straży, to automatycznie no, ma to wpływ na przebieg zdarzenia. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie zgodnie z rozporządzeniem ministra, myśmy wchodząc w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, bo przypomnę, że dwie jednostki mamy włączone w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, to jest Stepnica i Żarnowo, warunkiem wstąpienia, oczywiście z przymrużeniem oka Żarnowo weszło z uwagi na to, że musieliśmy pisać, jak drug prezes pamięta, drug Ławicki, oświadczenia do komendanta, że budujemy jeszcze jeden boks garażowy w Żarnowie. Tak się nie stało, bo udało się przepchnąć to i jesteśmy w tym krajowym systemie. Natomiast w Stepnicy nie wiem, jakby ewentualnie była renegocjowana umowa z komendantem głównym co do potencjału sprzętowego, jeśli byśmy zostali w pozycji samochodem. To warunek jest, że muszą być dwa auta ratowniczo-gaśnicze, czyli z wodą, tak? Więc tutaj to też jest taka pewna zależność. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze się tutaj Pana nazywał w czasie tragedii. Tam pośród tej informacji wyczytałem, że prawdopodobnie były czynne, czy działały hydranty. Już wyjaśnię. Znaczy może Państwu tak w skrócie określić, co się działo, co się wydarzyło, tak? Skąd wiemy takich sytuacji, które miały wpływ na przebieg działań? Po pierwsze, nie wyjechał samochód żadnego, co jest no, dla nas, dla strażaków, no, olbrzymią taką tragedię. Mogę zapytać tak w międzyczasie, czy panie komendancie, czy ktoś inny tym samochodem nie mógł wyjechać? Już wyjaśnię. Od dwóch lat mamy w Żarnowie też rezerwowego kierowcę. Ale on jest kierowcą zawodowym i jego nigdy nie ma w domu, bo Daniel jeździ tirem i przyjeżdża tylko na niedzielę. I ja myślę, że ten fakt musi pan wziąć pod uwagę, żeby zmienić tego kierowcę. Niech ten będzie też, ale jeszcze kogoś dodatkowo. To znaczy, proszę Państwa, ja uważam tak, to zdarzenie, chcę zaproponować panu burmistrzowi, żeby odbyło się spotkanie w Żarnowie, w tych trzech miejscowości, ponieważ no, trzeba porozmawiać poważnie na temat funkcjonowania OSP. Myślę, że nikt strażaków nie przywiezie do Żarnowa i do Żarnowa do straży.
Społeczność musi się zorganizować miejscowa. Nie wierzę w to, że tam nie ma młodych ludzi, którzy, tak jak pani mówi, mają uprawnienia, czy mogą w tej straży funkcjonować. I trzeba po prostu nad tym problemem się pochylić. Tak? Bo to, co się wydarzyło wczoraj, mnie naprawdę to mocno boli, bo tak nie powinno być. Zbieg okoliczności. Ten człowiek na 6 rano jeździ do pracy. Podobnie o miejsce 6.09. Tak się stało, tak? No ale mógł ktoś inny wyjechać, mogli kogoś poszukać, czy nie mogli? Nie można, dlatego to jest auto specjalistyczne. Kierowca może umieć jeździć pojazdem, ale musi jeszcze uruchomić armaturę w tym samochodzie. I to też jest, wymaga pewnych umiejętności. Jeśli w tej straży, poza panem Nowakiem, bo to jest kierowca rezerwowy, znalazłby się inny kierowca, wierzę w to, że on był przygotowany do tego, że mógłby wsiąść i pojechać, dojechać do tego zdarzenia i podać tą wodę. Natomiast tam jest tylko dwóch kierowców w tym zespole 15 osób, które też podaję Państwu tutaj w tym sprawozdaniu. Szkoda, że nie ma innych. Ja na miejscu zdarzenia mi pokazano dwóch panów, z których jeden jeździ tirem i tak dalej, i tak dalej. Tylko oni muszą chcieć być w tej straży. To podkreślam. No ale dlaczego nie chcą być tam ludzie w tej straży? Więc właśnie nad tym problemem się trzeba zastanowić, gdzie tkwi przyczyna. Ja nie miałem sygnału, nikt do mnie się nie zwracał, że chcę być w tej straży w Żarnowie, że są jakieś opory, że ktoś, że tak powiem, zawęża to środowisko strażackie. Nie było takich sygnałów. Być może trzeba oficjalnie o tym rozmawiać. Na spotkaniu właśnie w miejscowości, bo ja to, co podkreślam, samorząd zainwestował, zresztą Państwo też częściowo decyzję podejmowaliście, duże pieniądze, tam jest włożone 1 300 000 w samochód i sprzęt. Więc to musi działać. To musi działać, tylko muszą być ludzie. Brakuje nam potencjału w tej chwili, tak? Jeśli chodzi o Żarnowo. Stało się naprawdę źle. Całe szczęście, że w tym nie mamy ofiar śmiertelnych, bo patrząc w momencie, kiedy alarmowani byliśmy w sternicy, patrzyłem na zegarek i ta pora jest zawsze tragiczna, tak? Ludzie jeszcze śpią, a jest pożar. Teren wiejski powoduje, że pożar nie jest zauważony szybko. Przeważnie on się rozwija, bo nikt jeszcze po tej wiosce nie chodzi, tak? Nie przemieszcza się. To jest największy kłopot. Samochód, wracając do sprawy, nie wyjechał w Żarnowie. Jednak strażacy pobiegli tam z gaśnicami, było taką informację, ile mogli. Pożar już był bardzo rozwinięty. Ci ludzie wyszli o własnych siłach z tego domu. Ulegli poparzeniu, bo 3 osoby są poszkodowane. Myśmy dostali alarmowanie z Sternicy, wyjechaliśmy 2 samochodami, ale wierzcie mi Państwo, warunki były fatalne do jazdy i chodziło o to, żeby dojechać, nie wjechać do rowu i nie dojechać, tylko żeby dojechać do zdarzenia. Dojechaliśmy na miejsce, ogień był już na dachu. Jeśli ogień jest na dachu w budynku, to szanse są marne na to, żeby cokolwiek złapać. Staraliśmy się zabezpieczyć ten budynek, dużą stodołę, która stała obok, żeby to nie uległo też zapaleniu. I po prostu, a propos hydrantów. Skoro hydrantów wyszła taka sytuacja, już wspomniałem, strażacy pojechali swoim z prywatnym samochodem do strażnicy, wzięli węże, zaczęli budować linię gaśniczą od hydrantu. Okazało się, że hydrant nie działa. Chociaż mam tu pewną wątpliwość, czy skuteczny prąd wody by podali z tego hydrantu. Ponieważ, zwróćcie Państwo uwagę, różnica terenu jest. Przepompownia jest dużo niżej, a to jest na górce, tak? Jeśli ktoś zna Żarnowo, to tam jest różnica w granicach 10 metrów, czyli jedna atmosfera nam ucieka. Prawdopodobnie ciśnienie tej sieci hydrantowej nie byłoby właściwe, żeby podać jeden skuteczny prąd wody. Kolejny hydrant, który był 15 metrów od posesji, również się nie otworzył. Następne były sprawne w odległości 120 metrów, tak? Ale tutaj w momencie, kiedy były już te 2 samochody ze Stepnicy i dojeżdżały kolejne, ta płynność już była, tak? Korzystaliśmy z punktu czerpania wody właśnie z tego zbiornika, który jest przy głównej ulicy i z sieci hydrantowej również niżej miejscowości. Taki dobry hydrant jest przy boisku na przykład, bo tam jest w miarę poziomu i dobre ciśnienie. Więc tak to wyglądało. No. Nie powinno to się wydarzyć, dlatego uważam, że tam tym poważnie trzeba rozmawiać i się spotkać z mieszkańcami, żeby tematy nie zostawić i wypracować naprawdę, znaleźć tych chętnych do tej straży, żeby to funkcjonowało. Bo są instrumenty do działania, a nie ma ludzi. Tak? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania? Nie widzę.
Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2014 rok. Szanowni Państwo, oczywiście kwestie organizacyjne straży. Zmianie uległa nazwa jednostki na Straż Miejską z uwagi na to, że mieliśmy prawa miejskie, otrzymaliśmy, a że miasto zarządza burmistrz, więc również i moja funkcja uległa nazwa zmianie z komendanta Straży Gminy na komendanta Straży Miejskiej. Co do dokumentów się nic nie zmieniło. W tej samej formie jest udokumentowana ta praca. Wyposażenie techniczne również. Oczywiście przybyło 5 kamer. System monitoringu został objęty kanał Młyński. Są tam 3 kamery i 2 kamery na tak zwanej dzikiej plaży. Co do wyników za 2014 rok w kwestii zwalczania przestępczości, tutaj te dane, żeście Państwo mieli możliwość porównania, odczytania sobie. Ogólnie rzecz biorąc, spadła liczba interwencji. Oczywiście co do kwoty nałożonych mandatów, to kwestia istotna, która musi być wzięta przy karaniu postępowaniem mandatowym, to sytuacja materialna osób, które dane wykroczenie popełniają. W wielu przypadkach oceniałem, że no niestety nie sztuka tych ludzi pozbawić parę groszy, bo ludzie często na chleb nie mają, także starałem się korzystać z formy oddziaływania środków wychowawczego, czyli pouczenia. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to podejmowane działania w kwestii dotyczącej takich działań odnośnie konwojów. No, tych konwojów w 2013 roku było 67, w 2014 39. No oczywiście były to konwoje głównie dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego i głównie wiązało się to z konwojami dokumentacji i ta liczba kilometrów spadła prawie o 2000. Oczywiście to świadczy o tym, że spada niejako liczba spraw, które są powiązane tam z działaniami z Urzędem Wojewódzkim, z innym. To tak w moim odczuciu nie cieszy. W dalszej sprawie, jeżeli chodzi o sprawy, które jeszcze dodatkowo były działane, więc dużo spraw jest na rzecz innych jednostek, bo wzrosła ta liczba do 19 w 2014 roku, a więc jednostki, które posiadają fotoradary, często nie mogą tych sprawców sobie tam ustalić, znaleźć, więc korzystają z ustawowego prawa do pomocy prawnej innych jednostek i tutaj ta liczba mi wzrosła, co oczywiście nie cieszy mnie, bo to za nasze pieniądze musimy robić czynności dla innych jednostek. Widać tutaj wzrasta przydatność monitoringu. Wykonano 15 kopii zapisów z monitoringu dla potrzeb postępowań prowadzonych przez policję i policja w wielu przypadkach właśnie na podstawie tych zapisów ustaliła sprawców bądź okoliczności zdarzeń. No oczywiście zająłem udział w zabezpieczeniach imprez tradycyjnie w okresie letnim. Jakichś nadzwyczajnych wydarzeń w obrębie działania Straży Miejskiej nie było. Oczywiście aktywność, działania prewencyjne w moim odczuciu skutkują tym, że w naszej gminie się robi coraz częściej. Kto z Państwa jeździ po terenie, to widzi. Może to porównać w odniesieniu do innych gmin, gdzie drzewa, słupy obwieszone są ogłoszeniami i innymi plakatami. U nas widać, że ta gmina się staje się coraz częściejsza. Jest to chociażby uporządkowane poprzez to, że mamy umieszczone te słupy ogłoszeniowe. Istotną kwestią jest też sprawa włączeń się do kanalizacji. Nie przysłała mi jeszcze wodociągi ilości włączonych, ale tak masowo włączenia do kanalizacji były w Kopicach. Tam kilka osób tylko ze względów technicznych bądź materialnych jeszcze się nie włączyło, ale to kwestia czasu. Ta lista coraz szczuplejsza jest, jeżeli chodzi o ilość osób, które na terenie gminy nie są włączone do kanalizacji. Do założeń na przyszły rok w działaniach to utrzymanie aktywności
działania na rzecz estetyzacji miasta i gminy, podejmowanie działań do dążenia, aby wszyscy posiadacze zbiorników na ścieki włączyli się do kanalizacji, podejmować kontrolę w zakresie przestrzegania ustawy o odpadach, o ochronie zwierząt. Tu jest bardzo ważny temat, bo to niestety, tak każdy by chciał mieć pieska, ale stosunek ludzi do zwierząt to jest często rażący i no, wymagający działań chociażby no, tutaj z mojej strony, ale również sprawy są przekazywane do policji, bo taki sobie pieska uwiąże, nie karmi go, pić mu nie da i to takie nieraz rażące. Tutaj ostatnio nawet mieliśmy na, u mnie na ulicy, gdzie sobie gość pieska uwiązał i tak wszyscy go karmią. Ten pies niby dobrze wygląda, ale dalej zaniedbuje. Jednego właściciel zabrał, to drugiego przywiózł i to znowu problem powstaje. Ale generalnie po wsiach, jakby gdzieś takie zjawiska zaobserwować, Państwo zaobserwowali, to prosiłbym o sygnały, bo to Pani są z Kopic, chociaż... chociaż się też sprawa, no tak był pies zagłodzony, że nie wytrzymał po prostu. Nawet mu pomoc weterynaryjna nie pomogła. Nie przeżył. Oczywiście wzmóc aktywność korzystania z monitoringu, bo często można sobie posiedzieć przed tymi monitorami i nie trzeba tyle jeździć, a można naprawdę dużo zobaczyć. To takie zadania moje na 15 rok. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę. Miałem pytanie o ustawę o odpadach, bo w 2013 było dosłownie 6 interwencji, tak. W 2014 mieliśmy aż 22. Tak. I czy, jakie te interwencje były? Z czym ludzie mają problem głównie? W sumie, że pouczenia były tylko, więc nie było nic poważnego. Ludzie to mają taki problem, tak. Albo nie złożą deklaracji śmieciowej, albo składują odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Czyli sobie zapomni, że trzeba poszmieć na to, tak? Albo takich, no wszystko co związane jest z gospodarką odpadami komunalnymi. Głównie to jest składowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, nie złożenie deklaracji tej śmieciowej. Często jeszcze niektórzy zapomnieli, że trzeba przyjść, nie kiedyś były umowy, a dzisiaj jest deklaracja w gminie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? Nie widzę. Panom komendantom dziękujemy. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stępnicy za 2014 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeciwieństwie do Straży Miejskiej jest ten sam, nie zmienił nazwy, tym samym kierownikiem, nie dyrektorem. I oczywiście, jak zawsze, do pomocy zadania dochodzą, nie wychodzą. I może powiem tylko o dwóch, które doszły w 2014. To jest dodatek energetyczny dla osób wrażliwych, odbiorców energii elektrycznej, tak to się ładnie nazywa. W dodatku korzystają osoby, które mają przyznany dodatek mieszkaniowy. Kwoty macie Państwo tam wypisane, 11-15 zł. Miesięcznie oraz kolejne zadanie, które weszło, to jest realizacja Karty Dużej Rodziny, ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, również realizujemy. Z karty może skorzystać rodzina 3+, tak, troje dzieci i więcej. Zachęcam młodych oczywiście do korzystania z karty i również tak oczywiście. W każdym bądź razie w naszej gminie tego